Siemano Warszawo! Jesteśmy dziećmi króla! Pozdrowienia dla wszystkich, którzy pragną Chrystusa dzisiaj! Dzisiaj! Dziś jest ten dzień! Chociaż pośród nich przechadzał się, kogo nie poznali, mimo że czynił cuda, się nie upamiętali, nie umiłowali prawdy, którą im objawił. Synowie przekleństwa do końca zatwardziali. Dziś tacy sami, religijna kasta i ci, co im poddani, tak zwana szara masa. Synowie bogotwarstwa, maryjnego kultu, nie szukający Pana, serca pełne pompu. Polityczny ustrój, religijna nędza, wzajemnie się napędza, liściwo swoje zbiera. Nierozumne serca pogrążają się w ciemności, upadają mędrcy, zwyciężają prości. W prostocie Ewangelii, esencja prawdziwości, niczego byś nie zrobił, ja Chrystusa będę głosił. Z mojego serca kłęb, to ja, duchowy nośnik, powołany, by być głosem świadczącym o światłości. Prawdę zgłosić, to było me pragnienie, i prawdę dziś głoszę i chodzę w zwycięstwie. I życie mam piękne, powiem ziom, kim jestem i idę po więcej, bo taki mój cel jest. Prawdę zgłosić, to było me pragnienie, i prawdę dziś głoszę i chodzę w zwycięstwie. I życie mam piękne, powiem ziom, kim jestem i idę po więcej, bo taki mój cel jest. Powiedziałem dość, stawiłem temu czoła, choć prognoza tego świata co do mnie była chora. Przepowiadali koszmar, że życie mam skończone, i poszli za diabłem, ja pozostałem z ojcem. Jakże mały procent tych szukających Boga, a wielkie drzwi Hadesu otwarte cała doba. Za życia piękne słowa, uczynki miłosierdzia, a wszystko gówno warte bez Jezusa w sercach. Gówno warty schemat religijnego szamba, wmawiany od dzieciaka prawdziwy obraz Pana. Fałszywe przekonania, fałszywa filozofia, wszystko po to, byś nie poznał osobiście Ojca. To demoniczny kontrakt, diabeł i religia, pod pozorem dobra, zastawiane sidła. Znana mi taktyka, wielka wkurze owsze, jako prosta polityka, by cię posłać na manowce. Przyjaciele, żyjemy w czasach nowego przymierza, żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Nie żyjemy w czasach, kiedy musisz coś zrobić, aby zyskać sobie przychylność Boga. Tak było kiedyś, zanim Jezus przyszedł na świat. Było tak, że człowiek musiał wykonywać pewne rzeczy. 633 przykazania. Człowiek miał przerąbane. Dlatego musiał przyjść Jezus. Bo człowiek miał tak przerąbane, że nie był w stanie sprostać wymaganiom Bożym. Bo każdy zgrzeszył i każdemu było brak chwały Bożej. I dlatego musiał przyjść Jezus. Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, musiał przyjść tutaj na ziemię po to, abyś ty mógł przestać się starać. Po to, aby wykonać to, co było dla człowieka niemożliwe. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby pojednać człowieka z Bogiem, abyś mógł osobiście zwrócić się do Boga i mówić do Niego: tatusiu, ojcze, ojcze, przez Jezusa, krew, możesz dzisiaj mówić do Boga: ojcze. Możesz mieć potężnego ojca, ale musisz spełnić jeden warunek. Musisz poznać Jezusa. Musisz chcieć w sercu poznać Jezusa. Musisz w sercu uwierzyć to, co Jezus zrobił na świecie. A Jezus zrobił najpotężniejszą rzecz w dziejach historii świata i wszechświata. Wykonała się najpotężniejsza rzecz. To była śmierć Jezusa na krzyżu. Cały świat już o tym wie, to już zostało wszystko powiedziane. Tylko że problem polega na tym, że nie jesteś wdzięczny za to, co się wykonało na krzyżu. I masz to daleko gdzieś, bo z własnego serca, we własnym sercu nie podjąłeś decyzji, że Jezus Chrystus jest dla ciebie numer jeden i że to Jezus Chrystus
i to, że On umarł za Ciebie, poniósł należną Tobie karę śmierci. On poniósł ją karę, On, Jezus. I Ty, to powinno stać się najważniejszą prawdą w Twoim życiu. Bo nie pomoże Ci to, że chodzisz co niedzielę do kościoła. Nie pomoże Ci to, że jesz opłatek. Nie pomoże Ci żaden rytuał, jeśli we własnym sercu nie powiesz: tak, ja Ciebie chcę, Jezu, w moim życiu. Jeśli tego nie zrobisz Ty, jeśli to nie będzie Twoja decyzja, to na nic wszystko. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku właśnie tak zawołałem. Miałem spaprane życie totalnie. Tylko nie byłem na tyle głupi, byłem bardzo głupi, ale na tyle głupi nie byłem, żeby nie wiedzieć, że to, co mnie otacza, że sam ja jestem przez kogoś stworzony i że ten ktoś, kto mnie stworzył, ma najwięcej do powiedzenia. Ja nie wiedziałem o Bogu nic, a to, co wiedziałem z życia, jako młody człowiek ciągany do świątyni, to było gówno warte, bo to mnie nigdy nie zaprowadziło nigdzie, wręcz przeciwnie. Zawsze jak byłem małym dzieciakiem, uciekałem ze świątyń, w tym przypadku katolickich. Ponieważ i dlatego, że ja, mając 34 lata, wylądowałem w więzieniu, wtedy z rozpaczy zawołałem do tego Boga, z rozpaczy zawołałem, bo ja chciałem wiedzieć, gdzie idę, chciałem zacząć żyć. A więc tak postanowiłem szukać życia. Osobiście zawołałem do Boga, bo dowiedziałem się, że tak można. Nawet dowiedziałem się, że tak trzeba zrobić, jeśli chce się żyć. I ja tak zawołałem. Byłem wcześniej narkomanem, byłem złodziejem, okradałem ludzi. Potrafiłem jednego dnia okraść na ulicy 30 osób. Ale gdzieś we wnętrzu wiedziałem, że to jest martwe. Ja to robiłem, ale w sercu czułem się stłamszony. I wylądowałem w więzieniu w końcu. Ja myślałem, że moją tożsamość będą znaczyły pieniądze, a później, kiedy się gdzieś poprawię, zmieni się mój styl życia ze złodzieja na lepszego człowieka, to myślałem, że moją tożsamość będzie stanowiło to, że ja będę dobrym człowiekiem, ale dowiedziałem się, że to wszystko jest jeden wielki syf, że jedyną rzecz, którą może zrobić człowiek, to uwierzyć w to, co zrobił Jezus, nie w to, co zrobiłeś Ty. Bo Ty nic nie mogłeś zrobić, żeby zyskać sobie przychylność Bożą. I ja tak zrobiłem. Uwierzyłem po prostu w to, co zrobił Jezus. Przestałem się starać, przestałem zasługiwać i uwierzyłem w Jezusa. I zacząłem pokutować z tego, że żyłem bez Jezusa. Moja pokuta polegała na tym. I w ogóle pokuta polega na tym, że zdałeś sobie sprawę, że żyłeś bez Boga. Że zdałeś sobie sprawę, że Ty potrzebujesz Boga. I tylko dzięki Niemu i dzięki Jego sile możesz stać się innym człowiekiem. I ja tak zrobiłem. Wypełnił mnie Duch Święty. Znienawidziłem grzech. Tak oto stałem się nowym człowiekiem. Poprzez prosty akt decyzji i zero wysiłków. Zrób tak i Ty.